Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Crown Wars The Black Prince. W poprzednim filmie zrobiliśmy dwie misje poboczne, dzięki którym zyskaliśmy mnóstwo zasobów i zrobiliśmy dwa ulepszenia. Laboratorium na poziom trzeci oraz kuźnię też na poziom trzeci, co spowodowało, że na ten sam poziom skoczyła wielka sala. Tak więc został już tylko jeden poziom do wrzucenia, bo jak możemy sobie zauważyć tutaj w wielkiej sali, czwarty to chyba ostatni. Tylko że, ciekawe ile kosztują te ulepszenia na czwarty poziom, zaraz to sprawdzimy, nawet nie wiem, kurczaczki. Nie, no w sumie tyle ile było wcześniej. To niedużo. To te koszary niedługo wrzucimy, wam powiem. Na poziom czwarty, chyba maksymalny. Z tego względu, że wtedy będą mogli nam się pojawiać, tak? Czekajcie, sprawdzimy to. Dzięki ulepszeniu koszar możesz zwerbować kompanów wyższego poziomu. No właśnie, teraz maksymalny poziom to czwarty. Więc jak ulepszymy jeszcze raz, to mogą się pojawiać co miesiąc z poziomem piątym. A potrzebujemy nowych ludzi. A także zwiększyć maksymalną liczbę kompanów, których można pomieścić w twojej domenie. No tak, teraz jest 35, później pewnie do 40 dojdzie, coś tak czuję. No ale dobra, to zrobimy koszary chyba w tym odcineczku. Bo mam w planach dwie misje z zakonem. Tutaj już dotarliśmy, będziemy się bili z zakonem, misja typu ratunek i obniżymy te ich wpływy, a później tutaj też ich zaatakujemy, bo jest 830 drewna do zdobycia. Musimy oczyścić tą frakcję. Ale dobra, po kolei wjeżdżamy tutaj. Ratunek. Nieprzyjaciel przetrzymuje pewnego więźnia. Trzeba uwolnić go za wszelką cenę. Wróg postanowił ukryć się w lesie. Dopilnuj, aby ten teren został w całości oczyszczony. Niechaj nasi żołnierze zwyciężą. Poziom trudny. Cel bitwy. Uwolnij więźnia i wyeliminuj otaczających go strażników. Eskortuj więźnia do obszaru wycofania. Tu jesteś, kolego. Remember, no quarter. Nic się nie bój, zaraz cię odbijemy. A tymczasem Thomas the Fox. Doktor Plaga. Tup, 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 tup. At your command. Marigold. Oni muszą zawsze być tak daleko? Yes. Jerzy. Ogromca smoków. No i ostatnio miał nieudany debiut. Ale masz fajne ruchy. To jest góra. On ma poziom czwarty. I ostatnio dostał ranę w debiucie. No ale dobra. Teraz pójdzie mu lepiej. Chociaż to jest poziom trudny. Tak, to jest poziom trudny. Muszę na niego uważać. Bo w dalszym ciągu nie jest zbyt mocny. Musi jeszcze rozwinąć chłopak skrzydła. Dobra, teraz podchodzimy już jak najbliżej. Nie mamy zwierzaka tutaj. Nie mamy poskramiacza bestii. Stay. Nie możecie być obok siebie, bo tam mogą nas truć. Chodź stay. No i tak, niektórzy będą musieli być obok siebie, no to. Inaczej się tego zrobić nie da. Góra, ty pierwszy, bo ty możesz dojść dalej, nie? No właśnie. To aż tutaj. Kto ma kajdany? Jerzy? Yes. Kto ma kajdany? I'm ready. Tomas? Bo tutaj jest gościu do pojmania. Yes. Musimy go za wszelką cenę zdobyć. Już dawno nie zdobyliśmy żadnego więźnia. Dobra, możecie mi zauważyć. Tylko 4. 32, 4, 8. Ten będzie miał dużo. Nie, też 4, 8. No dobra. Wiecie co? Podpalamy. Normalnie, ja wiem, że znowu oberwie. Ja lubię tak to robić. Że zaatakuję więźnia swojego, którego chcemy odbić, ale on i tak przeżyje. On i tak przeżyje, a oni już będą musieli się poruszać po tym ogniu. Kurczaczki. No, jakieś tam punkciory stracili. I jeszcze lepiej, bo możemy tutaj chyba, oczywiście, że... Ajajajaj. O, jest. Trójeczka bez naszego więźnia. Już? Ale z nimi jedziemy. A ty trucie? Tam się nie udało coś. No to chodź. Oczywiście, że trujemy. Tylko trójeczki tu mi się już nie uda.
Ej, ale uda mi się tą dwójkę z tyłu. No to dwa razy. Raz. Czekajcie, czekajcie. Ile ty tracisz życia? Przyznaj się. Czego nie widzimy? A dopiero 10. Dobra, dobra. To jeszcze raz. Dobrze są ustawieni. No. Zaraz do was wrócimy. Bo tego byśmy pojmali. Teraz nie... A, teraz nie mogę. Bo ty nie masz punktów akcji, a to ty musisz zrobić. No okej, dobra, dobra. Więc z tobą się zmierzy... Jerzy jest tutaj, to on i tak nie przebiegnie obok niego. A ty tu. No to jak ty jesteś tutaj, no to... Fajnie jakby było tyłu, no ale nie jest, dobra. Bo on traci 20, ma 29. Otruj go, zobaczymy. Ma 26, a traci odparto. To jeszcze raz go dziabni. No, on już na pewno nie żyje. Ty tutaj. Gdzieś jeden ci zostanie. No dobra, jeżeli tak nie przebiegnie, więc podejdź blisko. 8-12 obrażeń odcięcia. Jeżeli trafiony cel nie znajduje się w zasięgu walki wręcz, zostaje zmuszony do odwrócenia się w twoją stronę. Nie, no to dobra, dwa razy. Musisz przeżyć. Werdykt. 22. I won't disappoint you. Dobra, ty się pójdziesz bić z tym drugim. Chodź. Na początek normalnie boom. Mógłbym dać bastionik, ale po co? Po co? Atak. Coś za łatwo jest. Jakiś wróg się ukrywa. Aha. A uleczył. Myślałem, że da to przeciążenie. Nawet gdyby i tak go nie zabijemy, tylko pojmiemy. Oj, 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 oj. Dwa razy jeszcze, ale oberwała mocno. Dlatego tutaj jest było napisane, że to poziom trudny. A ty tam stój, nie ruszaj się. Bo oberwiesz. No dobra. Podejdź. Nie możesz zabić. Pamiętaj, że nie możesz zabić. No, spoko. Jeszcze raz tak samo. On ma 17. Marigold, ty się nie bijesz z nim. Nie, nie, nie. Ty się bijesz. Dawaj, werdykcik. Repent. Świetnie. I dobij. May justice be served. Nietrafiony. Okej, okej. No płonie, płonie. No dobra. Tylko 5, odrobimy to, odrobimy. Bo tu kolejny cios. Żebym go przypadkiem nie zabił, bo tu jest 5-9. Teraz już Thomas the Fox. Dawaj te swoje kajdany. On the move. Dziwne, że dałem je tobie. Ale jest nasz. Mamy więźnia. No i ten jest na strzała, więc zrób to. Yield. Tu mamy się udać. Ale sobie mamy ciebie jeszcze. I ty możesz wyleczyć. I oczywiście zrobisz to w tej turze. Nikt inny na razie nie potrzebuje leczenia. Skipniemy, bo no chciałbym, żeby to przestało płonąć. Już? No. Idealnie. Tam mogą być wrogowie, więc pierw udadzą się nasi. A nie więzień. Znaczy na pewno będą. To nie ma co do tego wątpliwości, tylko czy będziemy z nimi walczyć? Oto jest pytanie. To też zależy, gdzie ich spotkamy. W sumie jak zawsze, nie? Dawaj za kamień w razie czego. Ty możesz iść bardzo daleko, ale nie mogę cię... Ej, nie widać ich. Dobra, to pędzisz. Już
Szkoda, że ty jesteś tak... A mogłem ruszyć się tobą w poprzedniej turze? Mogłem? To nie, to do przodu. Teraz, tak późno, kurczaki. No dobra. Oho, tu już widać psa. Są i oni. To znowu oni. Ej, ale nie dobiegli. No i co tu robić teraz? Ja i tak nie dobiegnę. Nawet ich nie pozabijam. No ale spróbuję. Podejmiemy walkę. Bo tutaj możemy zrobić to podwójnie. No gdzie to drugie uderzenie? Chyba już padło, po prostu nie było pokazane. Tak? Pies słabo bije, musisz tam dokończyć robotę, no co? A źle to zrobiłem, bo mogłem jeszcze ich podpalić, kurde, wcześniej. To może uda ci się otruć? Okej. Doktor Plaga. No dalej, bo w następnej rundzie chcemy uciec. Źle to zrobiłem tam. Teraz co, swoich bym otruł, no jasne. Ej, nie, kurczaki, patrzcie jak idealnie. Rzucaj. Dobra, ty 10 masz 7, ty 5 masz 10. To jeszcze mogę to samo zrobić tobą. No chodź. Trzech przeżyje. No i dobra. Ty trzymaj się na... Ty już biegnij do przodu, o. Będzie dobre. I Mary. Oni fajnie stoją, wiesz co? Podejdź tutaj i chyba bastionik użyjemy. No... Jest spoko, nie? No... Mają wszyscy oprócz... tego pana. No i dobra. Z nią zapałem tak fajnie jakoś. O! Tak. Odporność i do przodu, bo uciekamy. Nie ma co się z nimi tuc. Dwóch umiera, trzech będzie żyło. A, to bo tu się kolejni by pojawili, ale w sumie... Zabiłbym ich w dwie tury, ale po co? Ale po co? O kurczaki! Co żeś zrobił? To było ciekawe. Ten strzela, tym bardziej mi nie zagraża za bardzo. Zostaw go! Nie. No i piesio, no ale piesio lekko bije. Krwawienie? Co mamy za efekt? Padaczka. Nie, no to nie padaczka, to rozpacz. No dobra, co? Uderzy po prostu tego kolegę. Ale on się zaraz wyleczy. Chodź. Trafił? Trafił. On w ogóle chyba krwawi. A. No ale. Wyleczymy siebie. Jerzy, 4-7. Dobra, zaraz może to poprawimy. Ty po prostu do przodu. 39. Nasz więzień. Ty mnie nie interesujesz. Znaczy, no, interesujesz, ale nie do leczenia. Tu mamy tylko maść, a ty... Tylko siebie leczysz. No dobra, zawsze te dwa punkty więcej. Mamy full. Tutaj tylko 10, tutaj też niedużo, 8. Ty masz wzmocniony balsam, szkoda na 10 punktów. Nie będę go wykorzystywał. Oj, ty masz... No, dobra. Tylko 8 w plecy. Ty masz zwykły balsam, bo tak szczerze wam powiem...
Podejdź. Czy leczymy, czy nie leczymy? Bo oni dojdą. 10 punktów życia to ile tam spędzi? Z 5 dni w domenie i jest gotów na kolejną misję. To nie jest krytyczny. No ale dobra. Czym ci będą dostępni? Pyk. Na tobie mi bardziej zależy. I zawijamy stąd. Wszyscy są? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więzień szósty. Nie mieliśmy zwierzaka. Nie mieliśmy. No to koniec. Misja zwycięstwo. Czy będzie kolejny level? Bardzo szybko ją zrobiliśmy w ogóle. Nie spodziewałem się naprawdę. Jak było napisane, że poziom trudny. No ale to właśnie misja typu ratunek jest krótsza. Jednak potyczka i obrona pozycji jest dłuższą misją. To są dłuższe misje. Dobra, brak więzień. No to go możemy schwytać, mamy miejsce. Zwiększa poziom zdrowia kompanów tej samej klasy co więzień. Efekt się nie kumuluje się. No, on jest ogólnie kiepski. On jest ogólnie kiepski, ale no bierzemy go. Na razie, bo mamy wolny slocik. Zawsze to nas jakoś wzmocni. Tu już widzę góra level. Tutaj doktor Plaga szósty wbił. I Marigold szósty. Wolne okno. No tak, bo od ostatniego ulepszenia wielkiej sali możemy brać 6. Tylko, że oni już byli w podróży. W momencie, kiedy ulepszyłem. No dobra. Doktor Plaga. No bardziej w tą stronę. Rzucasz miksturę, która może otępić każdą jednostkę wdychającą jej opary. Szansa na wywołanie 2 losowych osłabień u wszystkich jednostek znajdujących się w strefie oddziaływania efektu. Ciskasz niestabilną miksturę, która wybucha po zderzeniu z obiektem. Wystrzeliwuje metalowe odłamki w polu rażenia. Umiejętność zadaje 2-5 punktów obrażeń od przebicia, którą ignoruje pancerz i może wywołać krwawienie. Nie pamiętam, co ostatnio dałem, ale pójdziemy w to. Pyk. Tutaj mamy poziom 5. No to jest rzezimieszek typowy, więc kontynuujemy. Tancerz wojny. Twoja postać jest odporna na spowolnienie. Jeżeli podczas tury wykonujesz szybki bieg, zyskujesz premię do refleksów w wysokości 30 punktów. Szybki bieg to jest, przypomnę, gdy zużywamy punkty akcji na ruch. Postać wykazuje wyjątkową biegłość w pojedynkach. Zyskujesz ripostę podczas swojego pierwszego ataku w turze. Kurczaczki, szczerze wam powiem, ja rzadko kiedy w walce wykorzystuję punkt akcji na ruch. Dawaj tą ripostę. I tutaj mamy trochę tego, Marigold. Przerażająca aparycja. Wywołujesz przerażenie nawet wśród najbardziej zaprawionych w bojach wojowników. Szansa na wywołanie rozpaczy u pobliskich przeciwników. Zapewnia męstwo, jeżeli twoja postać doznała obrażeń podczas bieżącej bitwy. A tu jest kolejne. Ty już masz bastionik, a tu mamy oświecenie. Zapewniasz wsparcie sojusznikowi, zwiększają jego skuteczność na polu bitwy, zapewnia celowi natchnienie i nie... Ej, dobra, weźmiemy to oświecenie, bo ostatnio, gdy mieliśmy krzyżowca, to wybrałem chyba tą umiejętność. Żeby było troszeczkę inaczej. To chyba wszystko, co? To wszystko. Fajnie, że góra zdobył 5 level. Po 2 misjach mamy sporo. 695, ale i tak za mało. Ale zaraz zdobędziemy. Czekajcie. Jak to wygląda na mapie? Bo my zaraz zdobędziemy ile? 830 za 6 dni. No dobra, oni muszą powracać. Bo jednak drużyny może mieć tylko 3 z tego co widzę. Myślałem, że 4 będziemy mogli mieć po ulepszeniu, ale to nie, to jednak nie. Tak więc muszą wrócić. Jeszcze jeden dzionek. Jedna ekipa wróciła, więc mogę już wysłać gdzieś. Dobra, bo mnie kusi ta misja główna w następnym odcinku, tylko tutaj jest wymagany poziom 6. No większość mamy już udoskonalonych rzeczy. Plus, że możemy wysłać 6 na misję tylko. Przykładowo tak robię, nie? Tu mamy 6, tu mamy 6, tu mamy 6. Tu i tu 6. Nie no, kurczaki, normalnie wysyłamy na misję główną. Tylko tak o, INFR. To poleci jeszcze Mariolka. Mamy niedźwiedzia, mamy psa. Brienne jest też dobra. No ale jest wymagany poziom 6, nie bez powodu. Jedna osoba i tak pójdzie z 5. Mamy ile strzelających? 1, 2. No i tylu wystarczy. No kurczaki, ja myślę, że to jest dobra ekipa.
Znaczy, jedna z najlepszych. Wysyłamy ich na misję główną. Nie macie... A, gdzie kajdanki? A, gdzie kajdanki? Ty dostaniesz. Aha, musimy zresetować, bo ktoś ma, a nie wiem kto, więc resecik. Ty dostaniesz kajdany i balsam. 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 Tutaj damy bandaż, antidotum, balsam. Sporo rzeczy możemy zabrać, bo sporo osób z nami idzie. Maść i ewentualnie wzmocniony. Chyba, a tu jeszcze mamy. To ten na pancerzyk. I jeszcze jedną maść. Naprawdę sporo rzeczy. Ja nie wiem, czy ja te rzeczy dostaję po misjach? Bo ja w ogóle ich nie kupuję przecież. One ciągle są i ich jest coraz więcej. Nie wiem dlaczego. Dobra. Wysyłamy na misję główną. To się naprawdę dzieje. Już dawno nie robiliśmy misji głównej. Oni tu dotrą za 10 dni. Dobra, 3 ekipy w drodze. Oni będą za 3 dni. No to od razu 3 dni do przodu, bo i tak w 3 dni nic nie zrobię. Do 26. Zaraz to oczyścimy. Tylko oni idą, oni wracają. Jedna misja dostępna, która... No, za jeden dzień i tak zniknie. Dobra. Bo... Jeszcze chciałem coś sprawdzić. 830 drewna dostanę i ile pieniążków? 1500. 1500! To jest naprawdę sporo. Tak więc... Ile potrzebuję pieniędzy i ile drewna? Chyba 800 drewna. Tam zdobędę 830, więc... Całe... Wszystkie zasoby mogę wykorzystać? I tak tylu nie wykorzystam. Tak, mogę wszystko. Wiadomo, nie mogę drewna za bardzo i skór, ale ich jest tak dużo, że i tak nie wykorzystam. Super, dobra. To już do kuźni. Musimy dokończyć te udoskonalone rzeczy, bo już wyśmienite wchodzą. Tak więc halabarda odpuszczamy. Na razie. Chciałbym zaoszczędzić właśnie na tym troszeczkę tych materiałów. Tutaj wszystko niech leci w obieg. No i super. A pancerzyk? Pancerzyk. Już są wyśmienite. No to zabieramy się za wyśmienite. Ale w sumie z drugiej strony. Ja tutaj jeszcze w laboratorium z poziomu drugiego nie zrobiłem, nie? Trzech rzeczy. Czy my wszystko używaliśmy? Z tych, co mam opracowane? Tak, ten strzał ognisty był raz używany. No takie bardziej zabawki to są, wiecie co? Ja na razie sobie to odpuszczę, pobawimy się tymi zabawkami później. Teraz konkrety, musimy być twardsi. Zaczniemy od pancerza. I to krzyżowiec na pierwszy ogień poleci. I nie mam pieniędzy. Brak pieniędzy. To może jakaś broń wyśmienita? Uda się? Nie, drogia cholera. O! Normańska tarcza, Marigold. No dobra. Zgadzam się. Tak to tu wygląda. Rzeczy się robią. Czy jest ktoś jeszcze tutaj? Ktoś się leczy? Wszyscy są zdrowi. 5 slotów wolnych. Kuźnia ogarnięta. Coś jeszcze chciałem zrobić. Tylko co ja chciałem? Na targu kupić rzeczy nie kupię, no bo... Właśnie, co daje następne ulepszenie? Czy ja bym mógł wymieniać się zasoby? Obniża ceny towarów na targu, zwiększa ilość zasobów dostępnych do kupienia. No niestety nie, wszystko za hajs. Szkoda. Szkoda, że nie ma tutaj wymiany zasobów. Za 4 dni nowy miesiąc. No ale u mnie problemem są pieniądze, więc no nie będę nic kupował. Przykro mi. Bo drewno bym kupił. Chociaż zaraz 800 spadnie. Jeszcze jedną rzecz tylko zrobię i ruszamy na misję. Mianowicie miałem dać Robin nową broń, tą unikalną, a ona jest w podróży? Aha, ona musi wrócić, ona jeszcze 3 dni potrzebuje. Postaram się to zrobić w tym odcinku, bo później mi to wypadnie z głowy na pewno. Dobra, jedziemy, obrona pozycji. Powiadomiono nas, że duże siły nieprzyjaciela spróbują zająć to miejsce. Nie możemy na to pozwolić, będziemy się bronić. Nasze źródła twierdzą, że wrogowie rozbili obóz w samym sercu lasu. Musimy ich stamtąd usunąć. Po zwycięstwo! Też poziom trudny. Chociaż przed chwilą trudno nie było. Broń obszaru przed atakami przeciwnika przez 10 tur. No i tutaj są te dwa modyfikatory.
No, teraz nie jest napisane. Muszę wejść w taki sposób, żeby wam powiedzieć, co oni mogą mi zrobić. Za każdym razem, gdy jednostka przeciwnika trafi kompana znajdującego się pod działaniem krwawienia, uzdrawia się o 10%. Oraz zadające obrażenia tempe ataki tej frakcji mają szansę wywołać słabość. Jedziemy. Oho, 88 punktów życia tu chłopak ma. No nieźle, on jeszcze pewnie będzie rzucał. O kurczaki, ja mogę tutaj jakoś aresztować? Fajnie. Fajnie w ogóle się ustawili. Idealnie dla naszego podpalacza. Igła. Chłopaku, ty... A, bo oni ci... Dobra, przeszkadzają, to zaraz. Atakujesz przy użyciu tarczy i zadajesz 5-6 punktów obrażeń tempych. Do twojej tury przeciwnik nie może wykonać fortunnego ataku. Tu mamy żywe srebro. W krótkim odstępie czasu wykonujesz dwa ataki, które zadają 5-8 punktów obrażeń od cięcia i ignorują 3 punkty pancerza. Ignorują pancerz. Tylko, że ja do nich nie dojdę, jak sami widzicie. No dobra, ruszę się i tak do przodu, bo... No oni są blisko, nie ma co się oszukiwać. Trzeba ich atakować. To będzie trudna walka, bo oni mają modyfikatory. To widać, że to będzie trudne. No dobra. Na razie bliżej nie podchodź, bo będziemy rzucać ogień. Jak najbliżej ty też podejdziesz, żeby dobrze rzucić. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że będziesz miał dobry widok. Idealny, patrzcie na to. No coś pięknego. I to nie koniec podpalenia. Wiadomo, to tylko teren. Wszyscy? Kurczaki, wszyscy. Super. A ty, gdzie ty stoisz? Dlaczego ty u góry jesteś? Złaś na dół, halo, na dół. A ten też Obeliar obok ciebie. Braciaki. No i co, i tu nic nie zrobię. To bez sensu. Ej, masz szarżę? Masz potężną szarżę i tak nie dobiegniesz do nikogo. Nie uderzę. Mam plan. Nie wiem, czy on mi wyjdzie. Czy tą szarżę mogę dojść tutaj? Czy on pobiegnie? Biegnie. Dobra, nikomu nie zadałem, ale no teraz już mogę. To zaraz. Ty nie masz szarży. I ty nie dojdziesz. Ale możesz dać bastion, to zaraz, zaraz. Zaraz im damy. Ty oddasz strzał. Tutaj, poproszę cię. Nie, co ja zrobiłem? Głupotę zrobiłem. Ktoś musi tam zostać. No dobra, to zostanie ktoś inny. Ty musisz zostać. I tak byś nie doszedł. Więc się tam bierz. Spokój. Na razie dawaj tu. Bastionik. Wszyscy? Wszyscy zyskują odporność. I śmiałość. Ośmielasz sojusznika do walki, usuwając wszystkie osłabienia i przywracając celowi oraz sobie utracony punkt. No to teraz mi się to nie przyda. Masz... No to dobra, to chłopaku po prostu... jak to mówią? Bądź czujny. A my jedziemy z nimi? Jedziemy z nimi. Ty zaraz zrobisz werdykt. Zaraz, zaraz ich wyjaśnisz. Tutaj mogę jeszcze... Nie no, muszę rozgrzać lufę. To ma bardzo dużo punktów życia. Do tego. Świetnie. Jeszcze raz. Świetnie. Yes. On już tracił trochę punktów. Jasne, że tak. To werdykt zadziała. Świetnie. No tutaj musimy wykorzystać. On ma podwójny miecz? On ma mieć podwójny, to ja. Kurde, jak stanę, to może mnie dziabnąć jednego i drugiego. No ale co teraz? Fortel? Najlepszą obroną jest atak, dawaj tu. I masz jeden. Czy ty go zabijesz? Bo ty masz jeden punkt akcji. 7, 10, on ma 7, no to idealnie. Pierwszy trup.
Dobra, pierwsza runda za nami. On ma bardzo dużo, a zaraz nowe posiłki będą. Oj, oj, ale tam ich spiera. Krwawe objęcia. Odparto spowolnienie, unik, świetnie. I ripostę ma. Oddaj, świetnie, dobrze, Mieszko, mój koleżko. Łatwy cel, ja ci dam łatwy. Ja ci dam łatwy, kurczaki. Nagrywam dronem. Ej, Mieszko, masz bardzo mało życia i to za szybko. Dobra, dobra. Tego i tak nie ubiję. Czy ty krwawisz? Bo tutaj tak w tym ogniu niedobrze widać wszystko. Dobra, on jest podpalony i ma 5 życia. Możemy go zostawić. Tego wystarczy raz, więc sobie daj fortel. Zapewnia natchnienie i precyzję, chociaż masz balsamik. Tak, tak, pij, pij. Czy pij. Wyglądało jakby użył bandażu. Dobra, czyli masz 5, idealnie. Jesteś trupem. Więc ty też tutaj jedziesz. Ujarzmienie. Jeszcze jeden cios. Go ubić nie ubijemy. Co on ma za premię? Pośpiech, natchnienie. Nigdzie nie odchodzisz. Ty masz rozgrzaną lufę. A co z tobą? Jak ty... Ja bym chciał wiedzieć, jak ty mocno płoniesz. Teraz nie mogę. Ty. 5. No weź mu przywal. Dobra, już go możesz zostawić. Ma 2. Tamtego trzeba będzie aresztować. Rozgrzana lufa. No to zabójczy strzał. Świetnie. Też tam ma jakieś efekty. 5 do krwawienia i 5 do trucizny. Ale to nie wszyscy. Bo Beliar tam może podejść. Wiem, że on wyjdzie z terenu, więc... Ty, koleżko, 2 razy strzał. Ubijemy go w tej turze. No i się wycofaj. Wycofaj się, bo musisz być na tym terenie. I Beliar. Ile on ma? 20, a traci 10. No to gitara. I jedziemy z nim. Ej, dobrze poszło. Przy okazji zabijemy obok gościa. Ile masz? 12. No jeszcze raz muszę cię dziabnąć, no. Nie ma zmiłuj. Zostanie jeden gościu, którego musimy aresztować. Zaraz posiłki będą, no z drugiej strony. Dobra, dobra. Wszystko pod kontrolą. To przeżyj. Muszę zobaczyć, kto ma kajdany. A ciebie zaraz znowu uleczę. No ty, Mieszko, już masz jedną ranę. Nie możesz mieć drugiej. Nie możesz mieć drugiej. Ty, kto ma kajdany? Ty masz kajdany. Skoro musisz się ruszyć, podejdź. Co on ma? Jakieś dziwne rzeczy. Byś go nie zabił przypadkiem, ty. 8-10. Dobra. Wiecie co, ja oddam do niego jeden taki strzał. Te strzały są słabe. Muszę zaraz się wrócić w te pola, ale to i tak. Och, kurczaki, ma tylko 4. Dobra, tutaj będzie 100%. 93. Jest nasz. Fajnie, 2 więźniów w jednym odcineczku. I my możemy tak po pierwszy go jakoś wyleczyć. Masz wzmocniony? Dawaj, nie ma co oszczędzać, bo... A co ty masz? Przywracasz punkty zdrowia i zyskujesz pośpiech, a to sobie. Ty możesz butelką go uleczyć. Szkoda, że nie mogę oddać strzały na pusto, żeby rozgrzać lufę. Dobra, trzeba zmienić pozycję. Pędzimy. Mieszko, trochę wróciłeś, ale... No jeszcze chyba ktoś się będzie musiał troszeczkę uzdrowić.
Tylko nie wiem kto. Jesteśmy w kwadracie? Jesteśmy w kwadracie. Yes. Masz też ruch? Chodź tutaj. Ready when you are. Chodź tutaj. On the move. Jest coś w kwadracie? Jest. Jest Inos. Bóg z nami. No, Beliarku, jak najdalej. Jeżeli chodzi o ciebie, to samo igła. Bo oni zaraz się pojawią. Lada moment. Zobaczę tą twoją czujność. Czy ty sięgniesz tam? Może się pojawią, więc stój tam. Inosik. No, hoho. Chodź tutaj. Czujność. Mieszko. No nie możesz za bardzo iść na pierwszy ogień, ale oni nie zaatakują na początku, tylko podbiegną, więc zrobimy sobie tak. Dostaniesz fortel i też czujność. No, a ty już możesz się fajnie ustawić, koleżko, ci powiem. Ja bym mógł już to w sumie tutaj odpalić, bo tutaj wystrzeliwujesz pocisk, który wybucha i rozpada się na wiele odłamków na obszarze. Jednostki znajdujące się w strefie oddziaływania efektu albo wkraczające w jego zasięg zużywają więcej punktów ruchu, więc zużyją więcej ruchu. A i tak nie mam co zrobić. Oczywiście sobie jeszcze czujność. Przygotujemy się. Jesteśmy w kwadracie. Dzień dobry. Oj, tu też jedna tura, no. Od razu po 9 stracili. Ale nie, nie wszyscy. Dobra. Ty podbiegasz ile się da, bo chyba podpalimy co nieco. Smołę mógłbym rzucić i ją podpalić. Jest to pomysł jakiś, nie? Spoczko. Nie będę wchodził w te płomienie, więc... Dawaj tu. Jako mistrz broni. 15, ty go zabijesz. Dobranoc. At your command. Ty, jeszcze nie wiem co z tą zrobić. Nie chciałbym wchodzić w płomienie. Yes. Już się ruszyłeś. Beliarek trochę daleko. No, żeby go uderzyć, muszę wejść. A to tylko leciutko wejdę. Od razu się wyleczę, bo on jest na strzała. I straciłem 3 punkty życia, więc sobie od razu je... Tyk! Wezmę. Ty, kolego, ten twój bastion... bo oni zaraz skończą tą odporność. Może im się przyda? O, dawaj im z przodu. No i po prostu bądź czujny, bo masz jeden punkt akcji. No i jeszcze mam ciebie, ty możesz strzelać. Myślę, że stąd będzie spoko. Jak to z waszym życiem jest? No chyba będziemy ładować w ciebie właśnie. Tego tutaj koleżkę. 2 razy. 2 punkty, on jeszcze płonie. Tak więc jest trup, kolejny trup. Spoko, zostało 2 wrogów. No tutaj jest, o kurczaki, 5. Ej, nikogo nie było w kwadracie. O jest, jedną turę przedłużyłem to. Przedłużyłem o jedną turę. No ale już nasz doktor, nie doktor, kto to, igła. Igła już nie ma, no, prawie zginął biegnąc. Fiolek, więc on już będzie w kwadracie ciągle. No naprawdę... Głupio, że wydłużyłem o jedną turę.
na początek, czy ty kogoś widzisz? No nie, a stąd? Dobra, będziesz widział. No to chodź tutaj. I tam siedź. Siedź ciągle. Do nich nawet nie podbiegam, więc rzucę im właśnie ognie. Będą musieli po tym przebiec. I jeden strzał. Świetnie. I nosik, ty go wykończysz. No i co, no? Będziemy na nich czekać. Będziemy czekać. Oberwał mocno. Beliar. Ma jakieś słabości? Czy ktoś ma jakieś słabości? Nikt nie ma słabości. Ale co tam? Śmiałość. I oczywiście czujność w tą samą stronę. Mieszko obok. Nie, no dobra. Pyk. A ty możesz oddać strzał chyba, co? Pierwszy. To ty ile masz? 13. To jak teraz zabójczy strzał, to możemy go zatruć, co? 5 i uwaga! Jest trucie 5. Kolejny trup. Ja tego zostawiłem w ogóle, ale nie miałem jak do niego dobiec, bo nie chciałbym się oparzyć. Ojojoj, co tak po jednej turze? Halo, dajcie strzy. Mam nadzieję, że wpadną w moje ręce. No nieźle. Nikt do mnie nie podejdzie? Robi się nieprzyjemnie. Bardzo nieprzyjemnie. Dobra. Tym się musimy zająć. On jest na jednego strzała. Po jednym ciosie. Jeden. Tutaj obok ktoś jest. Też jeden. Co? O, trafiłem swojego. Kurczaki. Myślałem, że to Mieszko. A to nie Mieszko. No, teraz to balsamik. Dobra, super, aż 24. Wracać się do tamtego? On jest unieruchomiony. Czy ty go widzisz? Widzisz go. No to raz. Dwa. Mocny. Wy nie macie zbyt dużo życia, kurczaki. No ty idziesz w tą stronę, Mieszko. Bum. Świetnie, dwa ciosy po 5. Beliarek, no uderzył kurde Inosa. No ale tak to powinno być, nie? Beliar Inos. Wiecie co jest 5. Nie mogę wyjść z kwadrata. Kurczaki. Ale tak to nie oddam strzału. Jak się ruszysz, to stracisz żyćko. Możesz tyłem pójść. No i chyba tak zrobisz. Tam musimy się ustawić. Będziemy w kwadracie, to będzie mógł się ten tu koleżka ruszyć. No jak jest sporo. Możemy się wystawić trochę na atak. On ma dużo życia. I jedziemy. Ty się nie możesz ruszyć. Trochę kiepsko to wygląda, bo piąta runda, a tu już czterech kolejnych, a jeszcze trzech do zabicia starych. No dobra, zobaczymy.
Trzymaj się. Unik. Tu się już nie udało. No niestety. No i po co oni uciekają? No nie, 12. Nie strzelaj do niego już. 3. No nie. Trzeba go ratować. Nie masz czym? Nie masz czym. Ale ty możesz sam siebie uratować. Jak oddasz dobry strzał. Uhu, oddałeś. I teraz przypalamy. Przypalamy ranę. Ty go poproszę. Poproszę go zabić. I w sumie to musisz zabijać do kwadratu. Tam będzie niebezpiecznie. Beliarek, ty zaraz. Tu jest Inos. Muszę stracić punkt akcji na ruch. No dobra. Werdykcik, werdykt. Wyjaśnimy go. Repent! 10, snajper. Mamy w kwadracie. No dobra. Tu jeszcze jest typ. No trochę kiepsko. Jak go widzisz dobrze? 70%. Tu jest dwóch, no. Musimy stawić im czoła jakoś. No tak, spróbuję zagrać. Jeden strzał. 25 i... No to ty musisz wziąć... Ale to jest wzmocniony balsam. Szkoda mi wzmocnionego balsamu. Strzelaj normalnie. Liczę na to, że rozbiją się, raczej, że też będą próbowali atakować Inosa. Ty możesz wyjść z kwadratu, chłopaku. Z kwadratu, chłopaku. Z kim chcesz walczyć? Tu masz osłonę. No dobra, no to będzie go czterech atakowało. Musimy zrobić wyszydzenie i zyskać odporność, to na pewno. Tak więc musimy zyskać tutaj odporność. Dziękuję. Ujarzmienie. Unik, ale słabość będzie? No nie będzie, bo skoro był unik. Zobaczmy. Była szósta runda. No nie! Kurczaki! Za dużo was! Trzymaj się tam, Beliarku. Jeszcze krytyczny im wleciał. Robi się niebezpiecznie. Siedem. No tu jest Beliar sam, ale... Na razie będzie sam. Hehehe. Dobrze. Ej, tu fajnie się ustawili na potrójne bicie. Na potrójne bicie dwa razy. Tylko, że ja nie wiem, jak długo on pożyje. No ja mam już 19 HP. Bóg z tobą. Kurde. No bardzo niedobrze. Ty dojdziesz do niego. Też za dużo życia nie masz. No dobra. Próbujemy. Ujarzmienie. Świetnie. Jeszcze się nie leczymy. Bijemy. 7. Czy ty krwawisz albo coś? Nie, tylko słaby jesteś. Ty musisz ich widzieć. Dobra, chodź tu. Dobijamy. Kurczaczki, 1 HP, no. Muszę tak to zrobić.
jeszcze z nim będziecie walczyć. Beriarku, to jest coś niefajnego. Ej, nikt mnie nie uderzy podchodząc tutaj. No dobra, poświęcisz się dla drużyny. Potrójne bicie, tylko kogo szybciej zabije? Czy tego 34, czy tego 34? Ten ma dwa pancerza. No to chyba w tą stronę lepiej. Raz. Dwa, nie poszło źle. Tylko, że no właśnie, Mieszko, który też za dużo życia nie ma, ale bije w plecy, a on lubi bić w plecy. Dawaj. Może go ubijemy? A następnie przygotowujesz się na nadchodzące ataki. Tutaj mogę zyskać odporność. Zyskajmy pierw tą odporność. Czy jest riposta? I jeszcze jeden atak. 3 HP. Może, gdzie ty jesteś? Trochę daleko jesteś. Ale stąd. Ale to za dużo. No dobra. Ale to i tak chyba go nie widzę, co? Nie, to nie tego, co bym chciał zobaczyć. A stąd? Nie ma takiego miejsca? Nie ma takiego miejsca na tym świecie? No dobra, tak czy siak podejdziesz tutaj. Niedobrze, bardzo niedobrze. I mamy ostatni punkt akcji. No mógłbym użyć, ale uderzyłbym swojego, nie? Nie mogę zrobić tak, żeby nie uderzyć swojego. Nie mogę. No dobra, to strzelasz. Po prostu oddaj strzał. No Beliar padnie tutaj, on jeszcze krwawi. Będzie rana. Spoko, spoko, mamy wolną kaplicę. Miejsca, o kurczaki. Inos też padnie. Czy ja to przetrwam? Będzie ciężko. Dobrze, że już mogę brać 6 na misję. No nie, przeżyję. Nie oszukujmy się, ich jest za dużo. Im też będzie ciężko. Czy za dużo tur do końca. O, uderzył Inos przynajmniej kogoś. I krytycznie. Tak naprawdę tutaj każdy może paść. U mnie się już kończą punkty życia. O, riposta, dobrze, dobij. Jest trup. Jesteś. Kurczaki, dobra, bo to była 8 tura. Czyli jeszcze 2 tylko. Na początek, bo tu mamy podwójne bicie. Leczyć się nie możesz? Nie możesz. No to raz. Super. Czekajcie, bo mamy coś takiego. Ty masz... Atakujesz przy użyciu tarczy i zyskujesz 5-6 obrażeń tępych do twojej kolejnej... Który przeciwnik nie może wykonać fortunnego ataku. On, żeby nie mógł wykonać fortunnego. I teraz będziesz mógł przebiec? No! Bo ustawimy się lepiej. I będzie podwójne bicie, jeszcze raz. To było dobre, to było dobre. No Inos walczy do końca. Ty masz tylko antidotum, więc nie możesz mu pomóc, bo on krwawi, a nie jest zatruty. Masz jeden punkcik, no to atakuj! 2. No musisz go dobić, ktoś to musi zrobić. I w sumie... Nie możesz jeszcze leczyć? Nie możesz jeszcze leczyć. Ale mógłbyś obronić swoim ciałem dojście do... A no nie, no bo jak ja go nie wyleczę, a go nie wyleczę, nie? On tak padnie, bo krwawi. Oni są za daleko. On ma balsam, ale no nie dojdzie. Tak, Inos padnie. Tak czy siak padnie, więc... Więc spoko. Więc... Oddamy 2 strzały, skoro masz dobrą pozycję. W sumie teraz to już 1. Coś takiego? Jak to zadziała przy rozżarzonej? To jest
płonąca. Szansa na wonikrwawienia po trafieniu. No to dobra, zobaczmy. Czy będzie wonikrwawienie? Jest! I ty w sumie, kolego, schowaj się. Oni uderzą na Mieszka, który też ledwo żyje. I nos. Poczekaj, poczekaj, bo tu mógł być podwójnie bić. Tylko musiałbym dać się uderzyć. No i chyba warto, bo on ma 13, tu jest ich aż 4. Przez dwie tury on i tak tego... Mógłby się trochę wyleczyć. Dobra, uderz. O kurde, jeszcze krytycznie mnie trafił. No jak się wyleczę... Ile punktów? Nie jest napisane. Bo ja i tak w sumie ich nie zabiję chyba, nie? I'm ready. Przeszywający 4-6. Normalny, dawaj. Obojętnie w kogo. At your service. 12. I on ma 14. Czy ty byś go zabił? Raczej go nie zabiję, no to leczymy się. Ile, jak dużo? 13. To w sumie to było bez sensu, mogłem już stać tutaj. Ale nie, mam jeszcze jeden. Aha, jeszcze jeden, dobra. Heathen! I jest krytyczny, wleciał, idealnie. Ty kurczaki, może przeżyjesz? Mieszko? Szczerze, ja bym mógł się wycofać gdzieś tutaj. Zawsze jakaś osłona jest. A ty? Dwie tury zostały. Uciekaj. Tylko jedna osoba musi być w kwadracie. No i zobaczmy. Chociaż głupio zrobiłem. Gdybym tam pokazał się bliżej, to może ktoś by się skupił na nim i by nie atakował Inosa. Unik, dobrze. 6. Z góry? Unik, dobrze. Nie wiem, co tam się dzieje. Nic nie widać. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Boom. Padł Inos. A jego brat razem z nim. Dobrze, że tyle uniku dostał. Bo Mieszko też by padł. To jest 9. tura. Czyli oni jeszcze będą mogli się tylko raz ruszyć? Chyba tak. Przeżyć jeden ruch. Przeżyć jeden ruch. Dobra. Czy my go ubijemy? Bo on jest za blisko. A ty możesz leczyć, to pierw Mieszko. Mistrz broni, ile tam procent? Boom. Jeszcze raz go bi. Boom, trup. Uciekaj do samego rogu. Dobrze, mamy to. Mieszko przeżyje przynajmniej. Beliar padł. Leży tutaj. No wejdź sobie, ty masz dużo punktów życia, wejdź sobie. Bo nie mam rozgrzanej, musimy rozgrzać. I boom. Raz. Świetnie. Trup. Igła, ty może nawet i ty przeżyjesz. No to dobra. Zawijaj tam. A najlepiej by było się podleczyć. Dobrze by było. No to dobrze, to tutaj. Chociaż naprawdę 13 punktów życia, szkoda mi wzmocnionego, ale... No chociaż ty wrócisz z stałymi punktami życia, o ile mi nie trafią. Zobaczmy. Ostatnia tura. Przeciwnika. Chciałbym jeszcze troszeczkę wyleczyć Mieszka. Rozgrzeję trochę lufę na drugi poziom i go podleczymy. Ten do igły będzie strzelał. Nie, nie udało mu się. No i super. A to już, kurde, mogli dać mi wykonać ruch. Dobra, udało się, ale aż dwóch rannych. W ogóle pierwszy raz chyba jest tak, że mamy dwóch rannych w jednej misji.
Dobra, i pełne więzienie. Co to jest za typek? Rycerz świętego Jakuba zwiększa o jeden liczbę punktów pancerza twoich pojedynkowiczów. To mi się bardziej podoba. To ile mi daje pieniążków? 75 sztuk złota w daninie. To jest prawie nic. Tego słabego uwolnimy. Więźnia, jednego z pierwszych. Aha, posiadasz już więźnia z tym efektem. No dobra. To jest ten, nie? Tak. No to uwolnimy cię. Niepotrzebnie tamtego zwolniłem, ale przynajmniej wolny slocik jest. 630 zarobiliśmy. Kontynuuj. Mieszko. Kurde. No dobra. Nieźle. Nikt levelu nie dostał. Nikt nie dostał. Ej! To jest chabłąd. Było tam pokazane, że mieliśmy dostać za to 820 drewna. Aż zobaczymy. Dostaliśmy. Dostaliśmy, bo już ten. Po prostu to był błąd. Oleś się wystraszyłem. Dobra, za 4 dni nowa daninka. Zobaczmy pierw, jak to wygląda tutaj. Oni będą wracać. Wszyscy wracają? Nie, oni idą na misję główną 7 dni. No to te 7 dni będziemy mogli sobie oczywiście zrobić. Tylko. Ja chciałem ulepszyć koszary na maksa. Bo za 4 dni mamy nowy miesiąc. Czyli to musi. Osiągnięto maksimum. Mamy koszary na maksiora. Super. Werbunek. Od najwyższego poziomu. No, jest na 4 levelu, ale to jest alchemik. Mamy ich za dużo. Mamy ich za dużo. Poczekam do nowego miesiąca, to 4 dni. A tymczasem 125 drewna. Czy to jakoś da się wykorzystać? Mogę kupić drewno. Teraz mogę jednak wydać pieniążki. Trochę zarobiliśmy, bo za 4 dni będzie resecik. Ile to pieniążków będzie kosztowało? 264. 525. No dobra. Kup. Jakoś się troszeczkę wyrównało. I oczywiście wracamy do kuźni. Bo udoskonalone. Tylko halabarda zostaje. Której nie używam. To będzie wszystko. Broń. Halabarda. Znaczy pancerz tu miał być. Udoskonalony? Nie, tu już jest wyśmienity wchodzi. No to świetnie, świetnie. Czy mogę coś wyśmienitego robić? Mogę, wyśmienita pelta. Albo czakram. Albo falcjon. No to są te unikalne wszystkie. Widać, że one są tańsze. Tak, wszystkie unikalne są tańsze w ulepszeniu. No dobra. Morgenstern to używa chyba czarna wdowa. I nie mamy metalu. Też bym mógł kupić, ale już bez przesady. Wracamy na mapkę. Od razu 3 dni możemy sobie przesunąć, bo 3 ekipy są w podróży. I jeden dzień. Mogę wysłać ekipę. Co my tu mamy? Ohoho, mistrz rzemiosła dostępny. Unikalna broń dostępna. 7 dni. Mogę się jeszcze zastanowić, a mam dostępnych? Poziom normalny? Poziom łatwy. Myśli. Mam sporo dostępnych. Kurczaczki, czy robić te misje? Poczekam do końca. Bo wiecie, to jest 7 dni dostępne. Jest tak napisane. A może w przeciągu 6 dni pojawi się lepsza misja. Tak więc chwilę odczekamy. Nowy miesiąc, 650 zarobione. I co się tu zmieni? Nic się nie zmieniło. A nie, Anglicy. Postacie tej frakcji zyskują premię do mocy i celności. Dobra, zarobiliśmy pieniążki. A tymczasem... Za ile będziecie? Za 3 dni. 2 do przodu. Poleciałem jeden. Tutaj tylko skóra, która mnie nie interesuje. No i dobra, pyk. Jesteśmy na misji głównej. Będziemy sobie ją robić w następnym filmie. I mogę wysłać ekipę 3 dni. To się jeszcze wstrzymam, skoro 3 dni. To się jeszcze wstrzymam. 420. Tutaj też skóry wchodzą. No powoli też już nam się kończą te skóry.
obrona pozycji i potyczka, czyli to i to. Jedna i druga misja to jest długa misja. Bo i potyczka, i obrona pozycji. Najlepiej by było zrobić to i to, tylko że nie będę mógł. Bo jedna ekipa jest na misji głównej, ta jeszcze wraca 8 dni. Szczerze wam powiem, mamy bardzo mało tych mistrzów rzemiosła. Bardzo mało. No i więcej siana też dostaniemy. No, potyczkę trzeba brać. Unikalna broń. Nie, no biorę potyczkę. To co do tego nie ma wątpliwości, też wyślę. To jest poziom normalny. No to tutaj, skoro jest poziom normalny, oni mają czwarty level. No bierzemy lepszych, taki na piąty. Sers Ponuro. Mogę sześciu wysyłać? Thomas. Aria. Brienne Jerzy. Mam strzelających? Mam dwóch. I Góra. Ja go chcę tam pchać do przodu. Muszę pchać tych, co mają unikalne bronie. Aria nie ma. No to Arię odpuścimy może i weźmiemy Czarną i Górę. Chociaż ty też masz. No dobra. Kogoś muszę odpuścić przecież. Pyk. Kajdany są. To jest poziom normalny, więc takie wyposażenie bym powiedział niepełne, chociaż mało tu rzeczy jest. No to nie. To co jest, czyli jeden balsam, jedna maść i kajdany, ewentualnie jeszcze jeden bandaż. I damy ognistą strzałę. Masz, trzymaj. Wysyłamy. No i dobra. Tak będziemy sobie kończyć odcineczek. Kawał progresu tutaj zrobiliśmy. No i tak. Aha, nowe rzeczy do kupienia. Nowe rzeczy, no po prostu się zresetowały. No ale siano też jest potrzebne, więc poczekam, tak jak przed chwilą zrobiłem, do końca miesiąca, tak 2-3-4 dni przed zresetowaniem tych rzeczy. Zobaczymy, jak będziemy stali z pieniążkami i wtedy się zobaczy. A w tym filmie to tyle, trzymajcie się, siema!